Cześć, witam na kanale, komentuję po swojemu. Czas na tutaj mały update'ik, jeżeli chodzi o surowce. Zakończył nam się tydzień, zakończyły nam się tygodniówki, zaraz rozpoczyna się kolejny, także trzeba tutaj coś przejrzeć, coś skomentować. Oczywiście na wstępie zaznaczam, że ja nie jestem żadnym doradcą finansowym, inwestycyjnym. Tutaj wszystko, co mówię, to jest moje prywatne zdanie, które nie należy się w żaden sposób sugerować. Także lecimy złoto do dolara, mamy wykres tygodniowy na zielono, ale bardziej mnie to interesuje tutaj ten knocik, ponieważ po raz kolejny zatwierdziliśmy tutaj ten poziom między, powiedzmy, 1685, tutaj jest na czerwono zaznaczone, a 1690, i od razu sobie przechodzę na dniówkę, a właściwie nawet na czwórkę, bo na czwórce nam się tutaj wszystko rozgrywa, jeżeli chodzi o złoto dolar. A mianowicie jest tutaj zresztą wspominane na poprzednim update'cie piątkowym clean. I teraz tak, wszystko moim zdaniem rozegra się w tym cleanie, jeżeli chodzi o potencjalne wzrosty, potencjalne spadki, ponieważ wybicie cleana w dół dla mnie zwiastuje oczywiście spadki. W pierwszej kolejności podobne przetestowanie poziomu 1685 do 1690, natomiast przebicie tutaj tego 1685 w dół dla mnie zwiastuje jakieś takie, powiedzmy, intensywniejsze spadki na kolejne, powiedzmy, kilka świec. Mam na myśli świece tygodniowe, a docelowo dojście tutaj do dolnej krawędzi tego kanału spadkowego. Tutaj nam to by się też zgrywało potencjalnie ze wsparciem na poziomie 1560 dolarów za uncję złota, także jakiś taki ruch, natomiast jest to perspektywa jakaś tam dalsza, spadkowa. Jeżeli chodzi o potencjał wzrostowy, no to oczywiście w pierwszej kolejności wybicie nam tego kanału na 4 godzinówce do góry. Wybicia bym się spodziewał właśnie w okolicy tutaj 200 średniej kroczącej, która aktualnie jest na poziomie 1750 dolarów. I po jakimś takim tutaj wybiciu, jakimś reteście, uchłonięcie ceny w jakikolwiek tutaj sposób, dalszy atak na tutaj poziomy 1780, 1800. Tutaj wyrysowałem taką strefę, do której chciałbym wejść i z niej później się w dalszej perspektywie wybić do góry, jeżeli mielibyśmy jakieś tutaj tworzyć wzrosty. Ok, złoto do złotówki, tutaj taki szybki look na to, bo wybiliśmy tą trendlinię w dół. Tutaj na dniówce jest ciekawiej, ponieważ na dniówce widzimy, że utrzymujemy się idealnie na 200, natomiast ja bym to traktował jako tutaj ten ruch taki, ja bym traktował jako retest właśnie tego wybicia z tej żółtej trendlinii, także potencjalnie to przebicie 200 w dół jest dosyć jest niebezpieczne, ponieważ tutaj technicznie byśmy weszli na w ten spadkowy, natomiast jeszcze tutaj mamy poziom ten 7785, 7800. Dla mnie spadki jakieś takie większe, powiedzmy, z celem w te rejony tutaj, tej konsolidacji, no to dopiero po wybiciu tego 7780, a wzrosty tutaj cały czas niezmiennie dla mnie złoto do złotówki, to jest dopiero wybicie tutaj tego poziomu 8600 zł za uncję złota. Wszystko rozgrywa się tutaj w tym zakresie cenowym, 7800, 8500, i tutaj można sobie coś pogrywać w tym zakresie, natomiast jakiekolwiek wyjścia i trendy wzrostowe, spadkowe, to dopiero po wyjściu z tego zakresu. Ok, srebro do dolara. Tutaj, no właśnie, tutaj była bardzo ładna zielona świeczka, która nam się zamknęła powyżej poziomu 18,5 dolara za uncję. Natomiast jak to tam wygląda na dnióweczce? No, wybiliśmy tutaj ten zaznaczony kanał spadkowy do góry. Chciałbym zobaczyć w przyszłym tygodniu, jeżeli miałoby być to wyjście właśnie powyżej 18,50, jeżeli miałoby być to potencjał na jakieś dalsze wzrosty, no to tutaj dojście do poziomu 19,40, tutaj jakieś, powiedzmy, ochłonięcie tej ceny, jakieś tutaj zrobienie formacji i w dalszej perspektywie przebicie tego poziomu 19,40 dla mnie zwiastowałoby, że no, że tutaj te jakieś tańcowanie ceny poniżej 18,50 to były jakieś takie, no może nie fejki, ale
ale mniej znaczące rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o dla mnie na spadki teraz, jakieś poważniejsze spadki srebra, no to mimo wszystko chciałbym zobaczyć tutaj jeszcze potencjał wzrostowy. Jeżeli mielibyśmy się odbić od 1940, tutaj mogłoby się nam otworzyć fajnie odwrócona głowa z ramionami. Ramię, głowa i drugie ramię, wyjście z celem na nawet 21-15. Natomiast no, wracając do spadków, dla mnie aktualnie mimo wszystko odbicie od tego poziomu 19-50, przebicie tutaj, przejdę sobie na czwórkę tej trendlinii żółtej, tutaj właściwie możemy sobie wyrysować taki albo to kanał, albo bardziej może w ten sposób, tam oczywiście miałem na myśli clean, tutaj teraz jest kanał w tym momencie, przebicie tego kanału dół, zejście z powrotem poniżej 18.50 i nie wyjście z powrotem przy reteście powyżej 18.50, czyli zejście, załóżmy w okolice, nie wiem, 18.11, retest 18.50 od dołu jako retest oporu i dalszy atak ponownie na poziomie 17, tutaj 17.30, 17.50, tutaj gdzie ostatnio były te dwa knoty. Ok, srebro do złotówki. Srebro do złotówki utrzymuje nam się w tym ogromnym tutaj range'u cały czas, ogromnym zakresie pomiędzy 84 a 111. Tutaj jesteśmy cały czas nad 200, która sobie tutaj na spokojnie dochodzi tutaj do dolnej krawędzi tego zakresu, do tej 84. I teraz potencjał spadkowy. To dla mnie spadki, dopiero wybicie tego 84, zatwierdzenie poziomu jako oporu, natomiast potencjalne wybicie do góry i jakieś rozpoczęcie wzrostu, to tutaj cały czas wspominam od tego tutaj wybicia tej naszej trendlinii, wyjście dopiero powyżej tej 200, czyli to jest poziom 95 zł za uncję. Oczywiście w pierwszej kolejności musimy pokonać te 50, poziom 90 zł. I tutaj może jakieś utworzenie, może można by to traktować wtedy jako podwójne dno. Także zobaczymy co tutaj cena pokaże. Mieć odbicie na tygodniówce tutaj od 200 tygodniowej, zielona świeca, natomiast ta zielona świeczka nie pokryła nam tutaj tej ogromnej czerwonej, także przechodzimy sobie na, no właśnie, tutaj był ten dosyć istotny poziom, który by nas zwiastował jakieś dalsze wzrosty, czyli 3,55, my go na chwilę przebiliśmy knotem, natomiast nie zamknęliśmy się ponad tym poziomem, czyli dla mnie ten poziom nie jest jakiś taki, po prostu został odepchnięty. Ta cena, ten poziom odepchnął tą cenę, pojawiła się tu zbyt duża podaż i dla mnie jest to potencjał na to, że będziemy tutaj ten knot traktować jako niższy szczyt tutaj w tej korekcie, korekta tego spadku, niższy szczyt w tej korekcie, niższy szczyt od tego, czyli jest to potencjał dla mnie na w przyszłym tygodniu na jakieś dalsze spadki tutaj w strefy gdzieś na tym poziomie, ewentualnie przebicie tego poziomu z atakiem na 3 dolary. Także zobaczymy, jeżeli chcielibyśmy tutaj odwrócić potencjał spadkowy, który dla mnie w tym momencie jest takim głównym potencjałem, no to w tym momencie dopiero wyjście i zamknięcie się na dniówce powyżej poziom 3,71, czyli tutaj najlepiej nawet ponad tym, zamknięcie się ponad tym knotem, zamknięcie body świeczki ponad poziomem tego knota, czyli 3,78. Także obserwujemy, zobaczymy. Ropa tygodniówka. Jaki duży knot. Nie obserwowałem ropy w tygodniu, szczerze mówiąc, ale to tutaj widzę, że ten poziom został przebity, ten poziom 86 dolarów, także już patrzymy na dniówkę, co tam się dzieje. No, duża środowa czerwona świeczka i teraz w piątek, no ja bym to traktował jako retest tego poziomu, czyli dalszy potencjał na tutaj jakąś może szybką konsolidację taką i odbicie i dalej atak na 78 dolarów. Jeszcze zobaczmy sobie na czwórkę. No właśnie, tutaj jeszcze 50 nam doszła.
Także ja jestem nastawiony teraz spadkowo, jako odbicie od tego poziomu 86 dolarów z potencjalnym celem na 78. Natomiast potencjał wzrostowy to w pierwszej kolejności, wiadomo, wybicie tego, powrót nad 86 dolarów. Natomiast jeżeli miałby być to jakiś dalszy termin na wzrosty, no to wybicie tutaj tej dwusetki, wyjście powyżej. Ceny powyżej tutaj 200 na czwórce i w dalszej perspektywie atak tutaj na poziomy 200 na dniówce. Jesteśmy na wykresie dniowym w tym momencie i tutaj ten zakres 98 100 dolców. Natomiast to już jest po tym wybiciu w dół w tym tygodniu, to już jest dla mnie dalsza perspektywa. Tutaj musiałoby się prawdopodobnie wiele zadziać w tym tutaj zakresie między powyżej 86, powiedzmy do 91 dolarów, żebyśmy wybijali to wyżej. Dla mnie jest potencjał spadkowy aktualnie. Ok, lecimy dalej. Pszenica, jak tam jest tygodniówka? Tygodniówka na zielono. Wychodzimy powyżej zakresu cenowego, powyżej ten zakres cenowy między 740 a 840 i od razu przechodzimy na dniówkę. Zamknięta świeczka powyżej 842 tu jest, dlatego uważam, że możemy mieć, jeżeli w poniedziałek, wtorek nie zobaczymy jakiejś takiej, powiedzmy, świecy czerwonej pokrywającej, to dla mnie jest to potencjał na atak tutaj tego zakresu, przedłużymy sobie go od razu, atak ten na wejście w ten zakres między 910 a 950 automatycznie skutkowałoby wejściem ceny nad 200 na dniówce, czyli dosyć fajny znak na odwrócenie trendu do góry. Natomiast jeżeli chodzi o potencjał spadkowy, no to w tym momencie po tej zielonej zatwierdzonej świeczce dopiero z powrotem wejście w ten zakres cenowy z przebiciem tutaj tej żółtej trendlinii. I na koniec cukier. Cukier widzę, że coś tam tu wybił. Lepiej natomiast będzie to widać na dniówce. No tutaj była zaznaczona taki w sumie trójkąt. On został wybity teoretycznie dołem, natomiast powiem szczerze, że nie do końca przekonuje mnie to wybicie. Także zobaczymy, co się w poniedziałek, wtorek stanie z tym cukrem. W dalszej perspektywie, jeżeli to faktycznie miało być wybicie tutaj zatwierdzone, no to zejście poniżej 17,20, które jest tutaj bardziej już istotnym poziomem jak dla mnie, zwiastowałoby jakiś tam potencjał spadkowy do poziomu 16,50. Natomiast aktualnie potencjał wzrostowy, no to tutaj ten poziom pomarańczowy zaznaczony 17,80. Tutaj właściwie ta zaznaczmy sobie taką dłuższą strefę, bo tutaj widzę, że cena fajnie tutaj reaguje na to i od jednej i od drugiej strony. Także może tą strefą się kierujmy. Wyjście powyżej tej strefy, no czyli automatycznie powyżej 17,90 dałoby mi jakiś taki pierwszy sygnał na potencjalne wzrosty, dochodzenie ewentualnie tutaj do poziomu 18,50, tutaj też 200 mamy, także zobaczymy, natomiast jest tu niby to wybicie w dół, natomiast aktualnie jeszcze mi to nie przekonuje. Okej, to by było na tyle w tym filmiku. Jak wam się podobało, to zostawcie lajka, zostawcie może jakiś komentarz, suba. Ja się z wami żegnam, życzę powodzenia w przyszłym tygodniu, trzymajcie się, cześć.